tu na wstępie jeszcze. Bardzo Was proszę, udostępniajcie ten materiał na wszystkich swoich mediach społecznościowych. Na YouTubie, na Facebookach, Instagramach, TikTokach, czy co tam jeszcze innego macie. Niech to leci szeroko, bo im więcej osób wyśle petycję, tym większe szanse, że powstrzymamy ten chory projekt. Witajcie moi drodzy. Po ostatnim materiale, który na chwilę nakręcenia tego materiału ma już ponad 42 tysiące wyświetleń, za co serdecznie dziękuję. Kto nie widział, to tutaj macie kartę jeszcze do niego. Natomiast tak krótko, o co chodzi? Słuchajcie, projekt rozporządzenia w kwestii temu, czemu mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zyskał nowe zapisy odnośnie regulacji związanych z magazynami energii, z naszą branżą OZE. Te wymogi, które postawiło tam Ministerstwo Rozwoju i Technologii pod pretekstem niby bezpieczeństwa przeciwpożarowego, nie mają żadnego sensu. To według mnie i całej branży naprawdę nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem. Do jednego worka zostało wrzucone dosłownie wszystko. Warunki, które są postawione, są generalnie przez 99% osób nie do spełnienia. Ze względu głównie na koszty, które z tym się wiążą. A mianowicie, jeżeli mówimy o magazynach energii, to oczywiście zostańcie koniecznie w tej chwili, dlatego że pod koniec materiału dowiecie się, jak temu przeciwdziałać i będzie można wysłać materiał do ministerstwa w postaci petycji. Dowiecie się, skąd go pobrać, jak go ogarnąć, jak to podpisać. Także bardzo go serdecznie do tego zapraszam. Tu na wstępie jeszcze. Bardzo Was proszę, udostępniajcie ten materiał na wszystkich swoich mediach społecznościowych. Na YouTubie, na Facebookach, Instagramach, TikTokach, czy co tam jeszcze innego macie. Niech to leci szeroko, bo im więcej osób wyśle petycję, tym większe szanse, że powstrzymamy ten chory projekt i branża będzie mogła dalej się rozwijać. Bo jeśli nie, to powiem szczerze, chyba ministerstwo będzie musiało zmienić nazwę na Ministerstwo Zwoju i Technologii, a nie rozwoju. Ale do rzeczy. Słuchajcie, w projekcie zostały zawarte zapisy, że jeśli będziecie chcieli sobie wykonać magazyn energii we własnym domu, to do 10 kWh nie będzie to stanowiło problemu, pod warunkiem, że magazyn będzie ulokowany w pomieszczeniu nieprzeznaczonym na stały pobyt ludzi. Definicja oczywiście tego, co jest pomieszczeniem przeznaczonym na stały pobyt ludzi, a co nie jest, to jest odrębna rzecz i jak zwykle podlega szerokim interpretacjom. Natomiast formalnie, co to jest 10 kWh? No to jest nic. Czasami falownik potrafi przez dobę jakby skonsumować na własne potrzeby 2-2,5 kWh energii. Baterii całkowicie wyładować nie możecie, no więc ile Wam zostaje? Połowa? No to 5 kWh to sobie można, mówiąc kolokwialnie, w kieszonkę wsadzić. Natomiast jeśli będziecie chcieli postawić sobie większy magazyn energii powyżej 20 kWh, no to już niestety rusza machina przepisów, które musicie spełnić, w tym niestety przepisów prawa budowlanego, gdzie taki magazyn będzie na pozwolenie na budowę. Ale uwaga, żeby nie było za prosto, to nie we własnym domu, nie w jakiejś kotłowni, piwnicy, na poddaszu, strychu, nie wiadomo gdzie. Nie. W budynku nieprzeznaczonym na pobyt ludzi, z odpowiednimi przegrodami, przeciwpożarowymi drzwiami, ścianami betonowymi, w odległościach odpowiednich od granic, od innych budynków i tak dalej. No słuchajcie, no paranoja.
czysty absurd. To dosłownie jakby to, nie wiem, miało być uzdatnianie uranu w tym budynku, to jeszcze bym zrozumiał. Ale nie magazyn energii, który z założenia się nie pali sam z siebie. Jak to nie jest jakaś samoruba totalna, wykonana nie wiadomo czym, nie wiadomo z takich elementów, wyciągniętych z jakichś dziwnych urządzeń, połączonych jakimiś dziwnymi przewodami, o złych przekrojach i tak dalej, nie ma prawa się nic stać. No ale ktoś uważa inaczej. Branża się temu przeciwstawia kategorycznie. Wiemy, jak to wygląda. Magazyny, które mają certyfikaty, które mają papiery, one się naprawdę nie palą. To trzeba powiedzieć głośno. Nie blokujcie branży, która się zaczyna prężnie rozwijać. Jakimiś dziwnymi, chorymi uwarunkowaniami. Mamy przodować w rozwiązaniach, w technologii, a nie być krajem w Europie, który ma najgorsze i najbardziej restrykcyjne prawo, opresyjne prawo, jakie tylko sobie można wyobrazić. To jest apel do ministerstwa, do władz. Moi drodzy widzowie, warunki, które są nie do spełnienia, bo wyobraźcie sobie, żeby postawić taki magazyn, na przykład 50, 100 czy więcej kWh, to oprócz całej procedury budowlanej, z którą wiąże się oczywiście mapa do celów projektowych, geodezja, kierownik budowy, kierownik robót, wykonawca jakiś, potem odbiory, oczywiście cały BIOS, czyli bezpieczeństwo i higiena zdrowia, i tak dalej, i tak dalej. Cały ten anturaż potrzebny przy budowie. Koszty takie. No naprawdę to nie ma większego sensu. Żeby postawić magazyn energii, który będzie kosztował na przykład 30, 40, 50 tysięcy złotych, będziecie musieli wydać 300. No bzdura, totalna bzdura na kółkach. Nie wiem. Piszcie szeroko w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Jak to wygląda z waszej strony? Bo uważam, że no my nie możemy pozwolić na to, żeby coś, co daje wolność energetyczną, coś, co tak naprawdę w wielu przypadkach wspiera niewydajną sieć elektroenergetyczną, eliminuje szereg problemów w tej sieci, skoki napięć i tak dalej, żeby zostało zduszone, dlatego że ktoś tak wymyślił, nie mając pojęcia o tym, jak faktycznie działają magazyny energii, jak się zachowują, że są bezpieczne i tak dalej. Uważam, że te przepisy absolutnie nie powinny ograniczać nas w tym, jakie chcemy robić magazyny. Niech każdy robi takie, jakie chce. Rozumiem uregulowania. Niech sobie będzie, że wymaga odbioru przez uprawnionego elektryka, że ma mieć certyfikaty odpowiednie, prawda, certyfikaty bezpieczeństwa i tak dalej. Ale nie pozwolenie na budowę czegoś, co mamy w własnym domu. Bo przecież tak naprawdę, jeżeli to wejdzie, to będzie martwy przepis. Kto będzie zgłaszał to, że powstał sam magazyn? Może jeden na 100. A cała reszta sobie kupi jeden taki mały, większy, różny, zamontuje. No przecież nikt nie będzie robił procedury. Nie wiem. Uważam, że Polska jako kraj naprawdę ma się rozwijać. Ma rosnąć w siłę, a nie być duszona, tłamszona, bo komuś tak się podoba, bo ktoś tak chce. Dla mnie niezrozumiałe. Słuchajcie, nie chcę, że tak powiem, przedłużać, bo tematykę możesz sobie poczytać na stronach ministerstwa, ten ich cały projekt. Natomiast wracając do samego początku, do tego, co powiedziałem. Tutaj macie link, jeżeli on się nie wyświetli, to macie go też w opisie tego filmu. I z tego linku możecie pobrać dokument, właśnie jest to petycja do ministerstwa, żeby ograniczyć te zasady, które wymyślili i żeby oni w żaden sposób nas nie blokowali. Nas, was, bo nawet jeżeli ktoś z was dzisiaj nie planuje założyć magazynu, może będzie chciał to zrobić za rok, dwa czy trzy, warto taką petycję podpisać i wysłać. Słuchajcie, dokument jest uniwersalny, jest w Wordzie, otwieracie go, i w lewym górnym rogu podajecie imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, ewentualnie telefon, jak ktoś chce. Na dole podpis, trzeba to zeskanować i wysłać
mailem na wskazany adres, który jest w dokumencie do ministerstwa. Jak ktoś bardzo chce, można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Tak zwane konsultacje, czy protesty, sprzeciwy i tak dalej, są możliwe do 13 lipca włącznie. Więc zostały nam, słuchajcie, 4 dni od dzisiaj. 14 lipca rozporządzenie wchodzi w życie. Więc jeżeli usuniemy, doprowadzimy do usunięcia tych przepisów, do tego, żeby ministerstwo zobaczyło, jaką siłę stanowimy, to może to nie przejdzie, może to zmodyfikują, może odsuną w czasie, zaczną faktycznie konsultacje z branżą i wtedy wypracujemy taki model, który dla wszystkich będzie optymalny, bezpieczny, niezawodny i nie powodujący niepotrzebnie nadmiernych wydatków i kosztów. Prosta rzecz. I apel do ministerstwa kolejny. Rozmawiajcie z nami. Pytajcie. Nie twórzcie na własną rękę przepisów, gdzie naprawdę one są wyssane z palca i zupełnie bezpodstawne. Słuchajcie, z mojej strony tyle. Nie chcę przedłużać, bo czasu coraz mniej. Jeszcze raz, bardzo serdecznie Was proszę. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Koniecznie napiszcie w komentarzu, choćby to był drugi, trzeci czy piąty komentarz z Waszej strony. Napiszcie, kto z Was pobrał dokument i wysłał do ministerstwa. To jest bardzo ważne. Im więcej komentarzy, im więcej łapek w górę, im szerzej ten materiał się rozejdzie, tym dotrze do większego grona osób. A YouTube działa tak, że im więcej komentarzy, im więcej właśnie lajków, tym mamy zasięgi lepsze. Więc słuchajcie, proszę, zbierzmy się razem i doprowadźmy do tego, żeby nas nie blokowano. Bo naprawdę komuś się może wydawać, to nie ma sensu, w pojedynkę nie ma sensu. Ale grupom już tak. Jeżeli faktycznie taki medialny szum, czy też jak w tytule, szturm, tak, przeprowadzimy wspólnie, mamy szansę osiągnąć sukces. Nie robiąc nic, będziemy wgnieceni w ziemię. Próbując przeciwdziałać, możemy coś zyskać. Zatem nie poddawajmy się, idźmy do przodu, próbujmy w jakikolwiek sposób właśnie zapanować nad tym, żeby nas nie blokowano. Dobrze, nie przedłużam. Kwestię dokumentu omówiliśmy. Myślę, że wiecie, co zrobić. I naprawdę gorąco na Was liczę. Dziękuję bardzo za dzisiaj, tak na szybko. Piszcie i do zobaczenia następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.